epicka przygoda trzech rycerzy. Człowiek, człowiek i człowiek wyruszał do labiryntu Dauna. O, się kurwa ustawiliśmy, ja pierdolę. Fight. Mi ta kasa już znikła, czy muszę rzucić, żeby ją utrzymać jeszcze, czy co? Nie, nie, to... Musisz rzucić, żeby ją utrzymać. Na spontanie, tak? Tak. Tylko już bez rzutu, wiesz... Tak. To plus 4, to... czy jeszcze? Dobra, wystarczy. Okej. Dankę. No. Już mam inicjatywę. Kurwa. Ja pierdzie, gdzie są te szkielety? Stoisz trochę naprzód, tam w dół, jakby od tamtąd przyszły. Nie, ja wiem, gdzie one są, tylko chodzi o to, że... Nie, ja do Janusa mówię, żeby sobie to Kena ustawił trochę w dół. My tu przy wejściu ekspedycji, a tam na dole pewnie też wyjdą. Pierwszy ja idę, tak? Czy mają niby teraz 33? Nie masz 33. To mi się zjebały, dobra. Wiecie co, zróbmy sobie przerwę dosłownie kilka minut, bo ja muszę jedną rzecz zrobić służbową. Okay. Mm-hmm. To znaczy ja nie odchodzę, tylko tyle, że... Dobra. No wreszcie coś się dzieje na tych sesjach, a nie cały czas ta polityka, intrygi. O, w końcu, napierdalanka. No co, wszyscy lubią. Na razie napierdalanki nie było. Nie, no właśnie, brakuje 4 nekromantów. Nie. Ja tutaj gwarantuję ci, że tutaj jest wiele rzeczy o wiele ciekawszych niż tego. Nie. Z jedną postacią, która będzie oznaczać, prawdopodobnie będziecie sobie musieli z nią jakoś poradzić. Bardziej skomplikowany sposób. Proszę, szkielety to... Dobra. I teraz tak. Tutaj na nie. Tutaj na 2. Friedrich von Karma. Człowiek od szyfrów. Jak mówię, jak ja grałem na sesjach, to myśmy tam siedzieli kiedyś 6 godzin i rozwiązywaliśmy zaszyfrowaną wiadomość. No, ale mówię, mnie to się bardziej podoba właśnie takie klimaty, że tam gdzieś w jakichś katakumbach, jaskiniach. Takie typowe dungeons, nie?
Nie, bo wiesz, no to jest trochę tak, że mówię, mnie te intrygi strasznie, że tak powiem, jarają. Was mogą trochę mniej. Bo na takim poziomie to faktycznie trochę jak Zincz. I tak nie zapomnę pierwszej sesji, jak wszyscy się porozłaziliście wtedy po tym budynku, tak? Jest gdzieś sklep, mówi, że jest zakaz wchodzenia na zaplecze, a połowa już wchodzi do magazynu. To było piękne. Na przykład niektórzy, bo jak tam gdzieś czytałem, niektórzy mistrzowie gry na rolu, wiecie co robią? Na przykład oni sami przesuwają żetony, tylko że na przykład mówisz, że dobra, to ja teraz w prawo, w lewo, czy coś takiego, tak? A dlaczego nie weszliście do tej za te pierwsze kamienne drzwi? Bo za drzwi nie wchodzimy. Z prostego powodu. Niektórzy robią osoby, które nie mogą umrzeć od drzwi. Jeżeli coś jest, kurwa, tutaj nigdzie nie ma drzwi. Jeżeli coś jest za drzwiami, to jest, kurwa, tylko śmierć. Dziękuję, do widzenia. Nie wchodzimy przez żadne drzwi. Ciekawa teoria. Przecież czy ja bym mógł coś takiego zaplanować? Nie wiem. Dobra. Tutaj jest ok, tu jest ok, tu jest ok. Dobra. Nie. Dwa. Dobra. Panowie. Friedrich von Karma. Jesteście wszyscy? Tak. Janek. Dobra. No to Friedrich von Karma. Dobra, więc tak. Ja się przygotowuję tutaj przy wejściu, bo no zgaduję, że to jest jeden szkielet. Przygotowuję się, no nie, szczerze, wchodzę i chcę mu wypierdolić po prostu. Dobra. Patrz teraz na to. Na zero, mod bojowy. Muszę przerzucić chyba. Ja pierdolę! Nie rób mi tego! Ja pierdolę! Ludzie! Ty wiesz, o co chodzi. Uuu, jaki agility! Co jest, kurwa? Wyprowadzasz cios młotem. To jest nie do wiary, ale szkielet schodzi z miejsca, w które celowałeś. Wygina ci, uderza cię rękojeścią, a młot ląduje za plecami szkieleta. Czym się pokazuje, żeby to kółko zrobić, Kester? Dwa razy chyba kliknąć trzeba. No to generalnie tam. Dobra. No to, teraz szkielet. No to już, dobra, będę ciągnąć sobie rapię. Bardzo dobrze. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. A ukrasnąckim mieczem. Raz, dwa. To mam unikać. Tylko, że... No to rzucaj.
Od razu zauważasz, że te szkielety są lekko inne od tamtych. Wyczuwasz, że w te szkielety ktoś albo coś więcej energii wprowadziło. Na zero? Na zero. Przy walce no, praktycznie na zero, to musiałbyś już naprawdę coś wykombinować. Ile masz pancerza? No trzy, tak. BWT. Dostajesz 4 punkty obrażeń. Uderza cię w klatkę piersiową. Friedrich von Karma bez broni. Rapier mam jeszcze. Teraz krasnoludzki miecz wyciągam. Nie wyciągasz nic, bo teraz moja jest tura. Ty nie masz broni w rękach. Jeszcze. Unikasz. Odskakujesz. Czy przyjmujesz jak mężczyzna? Nie, będę jak pizda uciekam. No, to uciekaj na zero. Przerzucasz? Ach, słucham się. Tester? Nie przerzucam. Boże, 29 testów. To. Dostajesz w lewe ramię. Ile masz pancerza na lewym? 3. To dostajesz 4 obrażenia. A, i unik. Friedrich. To dostałem jeszcze. Kurwa, z miejsca stoi. Dobra, Janusz. Podchodzisz i uderzasz, tak? Tak. Na ile? Na zero. Twój cios trafia w klatkę piersiową szkieleta. Wyrywa część kości, ale o dziwo szkielet nadal stoi. Twoja broń nie jest zbyt skuteczna przeciwko temu typowi przeciwnika najwyraźniej. Bo niby zadałeś 11, to jest 5, czyli zabrałeś mi 2 HP-ki. To ja teraz, tak? Plus 4, tak. Bije za 0. Bij za 0. Fuck. Pamiętaj, że szkielet nie dostaje przewag ze mną. By the way. Bo i tak nie dodałem. No. Ale ty masz farta teraz z tymi szkieletami. Ty Michał, ty kurwa coś masz za broń? Mało siekierkę. Ma siekierka od Janusa przecież. Siekiera od Janusa faktycznie. Raz, dwa, trzy, cztery. No i koniec.
Friedrich von Karma. Wyciągam rapier i mogę nim od razu atakować, gdybym go wyciągnął, czy... Tak. To nie chcę, chcę nim zaatakować. To mam rzucać na rapiera, czy rzucać na szermierkę? Nie, no rzucasz na rapier. Co za różnica? Na zero? Tak, na zero. No, jakby ci to nie weszło, to... Twoja szpada przechodzi na wylot przez szkielet, nie czyniąc mu żadnych obrażeń. Kurwa jebana mać. Who guessed? Szkielety mają dziury. To się pomóż mi. No teraz to musisz uniknąć. Ruszasz się jeszcze? Tak, przecież tak. Raz. Byś sobie broń wzięła, nie? Jedyna twoja dobra broń na walkę ze szkieletami, a ty ją tam zostawiłeś. Zostawiam sobie podniosę spokojnie. 2, 3. Janus! Janek, no za dobre dzisiaj szczęście, żebyś komu jakąś krzywdę zrobił. Nie, teraz mi nie wejdzie. Dobra, unik. Wiemy na... Dobra. Ajajaj. O ja pierdziele! Idź lepiej, Friedrich, pomóż Jankowi. Janusowi. Pancerz, klatka piersiowa. Jaki masz imię? Jeden. Ciało. Dostajesz 6 punktów obrażeń. No, który skierat teraz? Ten co kojanka, drugi stoi. Unikasz, Janek? Tak. Z piruetem. Udało ci się uniknąć cios. Miecz uderza w ścianę obok ciebie. Lekko pęka broń szkieletowi. Michał, obroń się. Unikać mam, tak? Jajk. Tak. Albo przyjmujesz czas jak mężczyzna. A, dobra. Dobra. A tak będzie od tyłu teraz na maga. To jest jakiś gangbang, czy co to ma? A ja na ile u nich? A ty na zero. No nie można. Klatka piersiowa, ile ty miałeś tam? No trzeba. Wszędzie mam trzy, tak? Bo to jest dobra, wszędzie trzy. Bardzo dobrze. No niestety wychodzi mi, że za 6. Wow! Z czego on bije? Z pały. Janus. Ucieczka. Walnij tego od tyłu. Bot leży. Jeszcze 3 kratki. Dobrze. Uderzasz w plecy, jeżeli chcesz atakować tego. Masz plus 40. Rozpierdol go. A, ale... 93. Co to kurwa było? Zrobił 93.
O, ja pierdzielę. Zwycięstwo! Odcinasz prawe ramię z mieczem jak to się ładnie nazywa? Szkieletowi. Kostkowi. Kostek. Dobra. Bijemy dalej. Nie możemy mieć 3 razy pod rząd farta. Tylko, że Janek, ty sobie dodaj przewagę za trafienie, tak? A ty trafiłeś... Tego przede mną chcę bić, tak. Dobra, to uderzaj. No już, plus 2. Już rzuciłem. Pancio. Jest! Chociaż nie. Magiczna broń, która jest dobra na ożywieńców. Ja nie wiem, ci się 12 tych obrażeń wzięło. 9 plus BS. 4 zadaje kosa, 5 mam z tego, z bonusu do siły woli i 3 BS. Zabijasz szkielet. A co ten między Janusem a tym, to czemu on ma taką ikonkę? Bo ma ociętą rączkę. A nie mam innej ikony, która tego jest, nie jest smutniasty. Teraz ja? Nie, teraz Michał. A, jeszcze nie. Michał, kurwa, zabij go. Michał go rozpierdali. Michał, zobaczcie, trafia mi Friedricha. O, cholera, kurwa! Jasna! Ja? Przewaga ja 40! Czemu odbyłeś testu 90? Czemu przewaga 40? No to Michał. Ale w sumie to minus 40 i tak by trafił. Nie, ale dlaczego on tak ma zaraz? A tak by trafił, bym miał 51. Może to było, że ja do czegoś go wcześniej używałem i... Nie rezerwowałeś mu pewnie, no. Nie, zaraz kurwa ma walka wręcz 40 51, a zaraz pewnie ma, a już wiem, przewagi miał ustawione. Dobra, ale i tak mu wyszło, tak go zabił. Tak, i tak Friedrich von Karma. Mogę już podnieść tutaj tą moją broń, czy to... Tak, możesz już... Podnosisz młot. I kończysz turę. Tak. No, schrycałem sobie na górę. Michał. Jak w jakąś pułapkę ten szkielet, że po prostu pomiędzy nas wszystkich. Wyprowadza swoim ciężkim toporem, raczej mieczem, cios w kierunku Michała. Ten robi unik. I unika. Janus. Dobra. To dożyje, tak? Tak? Tak, ale poczekaj. To ten, co cię trafił, więc ma plus 1. Changing. Dodżuj. No i tak zdoczało. Przy wyprowadzeniu ciosu z niewyjaśnionych przyczyn coś pęka w nodze szkieleta i upada przed tobą na ziemię. Janus Freyman.
Dobra, jest tak. Paralityk no. Szkielet. No to tego zwykłego. Oj. Dobrze. Na plus 20 było od boku. No, także. Także zabijasz, nawet nie będę już się wygłupiał. Co jeden może. No, dobijamy tego szkieleta. Dobra, dobijacie, no bo to i tak nie ma sensu. Gratuluję. Juhu, prawie zginąłem. Dobra. I co teraz? Dobra. Ja chcę sobie siąść i się płatać tyle, co mogę. Mhm. A czym masz? Co masz tam do ładania? No generalnie jakiś tam wezbiorę sobie jakiś kawałek szmaty z tych ubrań, co mam. I biorę sobie papirus i robię sobie taki okład. Pergamin, znaczy się. Dobra, to udaje ci się, prawo, udaje ci się. Poczekajcie, udaje ci się opatrzeć rany. Rzuć. Jakie tu mamy te kostki? Szóstką. Dwa HP, no cóż, lepsze niż nic. Galdrek, ja mam wrażenie w ogóle. To nie odejmowałeś sobie? Się odejmowałem sobie, ale w sensie co mi jest? Mnie tylko boli, czy... To ile masz w sumie życia? Siedem. Masz jakieś już rany cięte, tak? No bo jednak dostałeś ciężkim... Mogę sprawić, że chcę zaszyć? Tak. No to chcę sprawić, że zaszyć. Biegunici. Może ja ci to zrobię, samemu sobie to nie... Dobra, to ty mi to zrób, a ja jeszcze tą trochę tam wodą to zrobię, żeby ten... Żeby przemyć, tak? Żeby była zdezynfekowana. Dobrze. No to rzucaj szóstką. Proszę. To nie ode mnie zależy. Nie, to jest jak, wiesz, jak proszę Boże, nie? To jest GM z Bogiem, więc co? Ja wiem, że ty kości tam wiesz. Tak, kości tego. Wiem, że te suwaczki tam, że mamy rzucać 100 albo 1, to wiesz. Dobra, a mi co? Ale wiesz, ale to nie jest świat, w którym zaszywasz i jesteś w takim samym stanie, jakbyś tego. Nie, proszę. No. Wiadomo, ja dobra. Też dostałem. Janus, idź pierwszy, bo chyba najmniej ranny jesteś. Jak to? Najmniej. Jest bardziej ranny od nas. Ty jesteś najbardziej ranny. Siedem. Nie wiem, jeden? Siedem. Siedem. No to masz więcej ode mnie. Dostałem dwa ciosy. Dobra. Opatrujesz się jakoś? To przydałoby się. Tylko ja nie mam czym chyba. Że my tam robimy jakiś opatrunek. Ten. Z tego, co tam mamy dla Janusa. No. Zszywamy tam i ten... Przyszmiec. Ogromny szkielet. Cios mieczem. 97. Dzięki, Galdor. To nie chodzi o to. Wiem. Czy to jest jakiś teaser? Nie, sprawdzałem jedną rzecz. Ok. No daj Jankowi rzucić D6. A co on robi? No, opatrujemy go. Dobra, to niech też rzuca szóstką. Cześć. No jaki farciarz. Teraz to na pewno idziesz pierwszy. Ej, to znaczy jedno. Wracam do pełnego zdrowia. Dobra. Idź pierwszy, Janek.
2, 3. Dobra. W prawo. Czy do... Przed siebie idziemy. Rzucajcie na spostrzegawczość, na percepcji. Na zero? Na zero. Jasne. Kurwa jebana pierdolona w dupę mać. Rzuć, rzuć 55, Janus i będzie git. 57, 22, 90. Zajebiście. Niesamowite rzuty dzisiaj. No ja mam takie rzuty dzisiaj. Ja pierdolę. Co widzę? Tutaj widać jak widać od dołu od tego korytarza czujecie zapach alkoholu. Wymieszanego z czymś. Natomiast z prawej strony słyszysz takie odgłosy łamanych kości, w sensie tak jakby pykały, tak? I dużo tych odgłosów słychać. To idziemy w dół. Zmieniam hełm na nieprzebijalny. Kto pierwszy idzie? Janus, bo ma full HP. Janek, dochodzisz do jakiejś kałuży. Ach, kałuża. Woda, pływa. Raczej to czujesz, że woda świeża. Trochę, raczej to bardziej pachnie jak olej wymieszany z alkoholem. Dobra. Po prostu teraz macie po kostki tego. No ja nie chcę tam wchodzić, ja stoję. Janu, co tam widać? Dobra. Janusz, wchodzisz do niewielkiego pomieszczenia, widzisz rozbite beczki. Na środku natomiast pomieszczenia stoi skrzynia. Czy jesteś w stanie ją przenieść tutaj? Ja bym jej tam nie otwierał. Janusz, rzucę ci linę. Rzucam ci linę. Weź ją przywiąż, wyciągniemy ją. Dobra. Mam linę. Przywiązuję. Rzucaj mi linę, to już będę ciągnąć. Dobra, rzucam mu linę. Janusz, wyjdź z tej kałuży i idziemy. I wyciągniemy. Dobra, ciągniemy skrzynię. Wyszedłeś? Tak. W momencie, gdy zaczęliście ciągnąć linę, widzicie, że po pierwsze rzucajcie na krzepę na minus 20. No nie. Nie myślałem, że Janusowi nie wyszło wyjść. To się nie dzieje. Jak Janusowi nie wyjdzie, to nam wszystkim nie wyjdzie. Ho! Co jest, kurwa? Halo! Ciągniecie wszyscy razem. Czujecie, że skrzynia się przesunęła, ale jest strasznie ciężka. Gdy przeciągnęliście ją z pół metra, tak naprawdę to z 20 cm, słyszycie odgłos pstryknięcia, a następnie cała ta skrzynia stanie w płomieniach i płomienie obejmują całą tą kałużę. Pomieszczenie całe stoi w płomieniach. Dobra, panowie, to wychodzimy i idziemy w drugą stronę. Tak, idziemy tu w prawo, Janek. Prowadź. O. Wrócimy jak zgaśnie, może kiedyś. Wchodzicie do pomieszczenia. No. Jest. I co widzimy w tym pomieszczeniu? Nie widzicie końca jeszcze tego pomieszczenia.
zmienić. Widzicie natomiast, że pojawiły się tutaj jakieś płaskorzeźby. Sorry, Janek, to ja cię pociągnąłem. Nagle zauważacie na ziemi rozrzucone monety. W sumie widzicie rozrzuconych 100 szylingów. I drzwi, ogromne drzwi. Te, ewidentnie te pieniądze są rozrzucone w okolicach jakichś ogromnych drzwi. O kurwa, dobra, nie wchodzimy przez te drzwi, panowie. Na ziemi zauważacie zaschnięte ślady krwi, które też prowadzą do tego pomieszczenia. Dobra, więc tak, zbieramy te 100 szylingów i dzielimy się po 25. Wpiszcie sobie 25 szylingów, Michał też. No Michał wydaje 25 szylingów. Masz, Michał. Dziękuję, panie Friedrichu. Na pana zawsze można liczyć. Wiadomo. Mam teraz 846 szylingów. Świetnie. Wspaniale. No i teraz idziemy w dół, panowie, no bo przez te... Nie idziemy tutaj, jakby... Nie. No to wygląda ewidentnie jak jakaś pułapka, to tak. To jest pułapka, jakby kurwa, nie. A jeszcze jedno, to są ogromne drzwi, ale widzicie tam dziwny zamek, a dokładnie to klucz musi być jakiś nietypowy do tych drzwi. On przypomina bardziej takie wejście na jakiś nóż albo sztylet. Okej. Okay. Understandable. Nie pierdol. A czekaj, Galdor, wyciągam sztylet kislewski, chcę zobaczyć, czy... Nie chcę zobaczyć, czy pasuje. Chcę zobaczyć, czy jakiś, też tak powiem, bo on jest ozdobiony. Czy jakoś, czy jest podobny. Raczej no musiałbyś włożyć, żeby tego, no w sensie przymierzasz tak, żeby nie wkładając, tak? Tamten sztylet jest, znaczy sztylet czy klucz jest ciut mniejszy, ciut węższy jest niż ten. Kislewski. No to idziemy na dół, Janus, prowadź. Właśnie. Ja jestem ranny. Janus jest pierwszy. Janus pierwszy już. Janus. Janus. No. Na dół. O. O, szkielecie. No jeszcze jedno pójdę, żebyś mnie wiedział. Widzicie dwa ogromne szkielety. Beef up skeletons. Zgadujemy, że walka, tak? Tak. Nie, no co ty. Walka? Z Galdorem? Jako bijem? Nie. Obchodzę szkielety, idę dalej. Szkielet jest zdziwiony, zostawiam jest nową postać. Szkielet są zdziwione moim postępowaniem, dają mi przejść. Ja tak przechodzę i między tymi dwoma szkieletami, tak dosłownie między nimi, tak wiesz, nikt nam nie zauważył po prostu. A, już rzucaliśmy inicjatywę, kurwa. Teraz chyba dwa razy tam jestem. Big Skeletons. Jezu, to mają 44, ja pierdolę, panowie. Kiedyś zresztą big, to jeszcze są fast. Big Fast Szkielet. Big BBC. Fast. BBC. BBS. Dobra. Szkielety XXL. Szkielety XXL. Podchodzi do ciebie pierwszy szkielet, Janus. Jeden. Ja pierdolę. Czy to 0,7? Ja pierdolę.
Janek, musisz jedynkę rzucić. Rzucić. Nie chcę cię martwić, ale... Z 1% szans. Na full HP. No, ale te szkielety mogą być, nie wiem, po 10. Nie uniknął. Niestety nie, nie uniknąłeś. Lewa ręka, jaki masz pancerz? Który nie ma. Dobra, czyli to jest 3, to... podstawowy. No. BWT, czy jak to tam? No, BWT. 3. No to obrywasz 7 punktów obrażeń. No to tylko jeden damage więcej, co dostałem od mniejszego szkieleta. A chcesz, żebym was zmasakrował? Czy ja spowiedziałem? Natura dzieli mnie od śmierci. O, aż bym szedł. Drugi ze szkieletów, bo teraz jest drugi szkielet. A ja tutaj muszę sobie inicjatywę dodać. Wyciąga łuk i strzela w kierunku Witolda. Nie trafił. Strzała przelatuje w bezpiecznej odległości od ciebie, a pomiędzy Michałem. I gdzieś bija się w ścianę za wami. Ja pierdolę, a duża ta strzała była? Nie, jak na dużego tego. Friedrich von Karma. No to po co tutaj? I chcę zapierdolić z młota. Na zero zgaduję, tak? Kurwa! Takie strzały, to ja mogę kurwa mieć z tego młota, nie? No i teraz najfajniej byłoby, gdybym ja jedynkę wyrzucił. Galdor, nawet kurwa nie rób tego, no nie waż się po prostu. Co mi się zrobiło, prawda? Uderasz bardzo mocno w tego szkieleta. W związku z tym, że to było uderzenie z gmotem, powodujesz potężne obrażenia tego, uszkadzasz mu lewą nogę, natomiast on nie upada, natomiast cios był bardzo potężny. Uderzasz, nie dość, że uszkadzasz mu nogę, to słyszycie, jak topór Friedricha uderza w płytę, młot, który uderza w płytę i powoduje jej pęknięcie. Witold Lutz Szczery. Kastuje wybuch. Kurwa jebana. Jak mi to wybuchnie, to w twarz, Witold, to ci pierdolne, wiesz, z młota. Dobra, no to kastuj. Wow, zero. Koniec tury, czy jeszcze mogę raz rzucić? Rzuć jeszcze raz. Zamiast ruchu, nie? Znaczy nie, no channeling to channelujesz, dopóki nie... Albo ci manifestacja nie wejdzie, albo ten, czar po prostu będziesz rzucał w następnej turze. O ile ja ci tego nie przerwę udaną akcją. No. Ale chyba ci nie przerwę, bo nie mam jak.
Koniec? Teraz tak. Kurwa mać. Janusz Freyman. No to bijemy. Nie trzeba. Odciąłeś mu głowę. Nie, Janusz, kurwa, no... Nie robimy tak, no nie, no. Tak się nie bawimy. Przecinasz szkielet na pół, no i go zabijasz. Michał podchodzi pod drzwi i kończy turę. Dobra, a szkielet próbuje jeszcze raz strzelić z łuku w stronę Witolda. Co ja mu zrobiłem? Z jakiś szkielet rasista, nie? Nie jesteś człowiekiem? Nie, po prostu w tym sensie, że jakiś nekromanta go stworzył, a ja też jestem magiem. Powinien mnie bardziej wulgowo traktować. No to się potraktował, znowu nie trafił. Przeleciała teraz bliżej. Ocierając się o twój o materiał na twoim ramieniu. Tego natomiast nie robi ci żadnych szkód. Friedrich von Karma. Podchodzę do niego! Ota! Nie, podchodź do niego. Bo chcę mu jebnąć. Uderzam go młotem! Ciekawe, co zrobi Kester teraz z tą energią. Nie, dlaczego ja nie podchodzę do niego? No właśnie. Ale zrobię coś innego! Zrobię coś innego! Zrobię coś innego. Zrobię coś innego. Teraz szykuj się, Galder, na to. Pierdolnieć. Rzucam go. Nie, czymś innym rzucę. Wiesz, czym rzucę? Czym? Wódko. Świecznikiem rzucę. Chcę rzucić świecznikiem. Dobrze. Nawet nie musisz rzucać. Nawet jak trafiasz, nie robisz mu żadnych obrażeń. Coś robisz więcej? Nie. Chowam się z Janusem. Witold, lud szczery. Wybuch. Dajesz. 100. Bardzo ładnie. Szkielet staje, następuje wybuch, a sam szkielet staje w płomieniach. Najpierw go rzuca, zaczyna się palić. Od ognia dostaje dodatkowo jeszcze 5 punktów obrażeń. I w tym momencie leży na ziemi i się pali. Janusz. To pali się szkielet. Weź go tam dobij, czy coś. Dobra. Dobijam go. To, no bo plus 40, to wiadomo. Jeszcze dwa żyć. Na zero. Na zero, na. Dobra. Plumu twarz. Zabiłeś ostatni. Chcę sprawdzić, jeden z tych szkieletów chociaż miał jakiś sztylet, może sztylecik taki mały. Nie, ma tylko znajdujecie tylko ktoś ma strzały. Łuk. Chcę podnieść łuk. Dobra, no to stary łuk podnosisz. Skoczamy, i Janusz, idziemy dalej. Na dół. Prowadź. Och.
Wchodzicie do pomieszczenia, które przypomina jakąś kaplicę. Poczekajcie sekundę. Widzicie symbole, które nie są wam do końca znane. Mi też? Tobie też. Na stole, tym jakimś ofiarnym leży kilka rzeczy. Po pierwsze widzicie, że znajduje się tam flaszeczka z jakimś, taka nieduża, zawiera może z 10, może z 15 kropel jakiejś substancji przezroczystej. Na ołtarzu leży kamienny wisiorek, który przypomina taki zakrzywiony sierp. Sierp albo lekko zakrzywiony nóż, tak? Dodatkowo widzicie, że leży złoty sztylet. A także coś w rodzaju takiej misy ofiarnej. Dobra. Chcę magicznie pod ten, jako... Chcę sprawdzić magicznie ten wisiorek. Pod względem... Ale zaczekaj, Witold. Nie, ponieważ tak. Ja podchodzę do tego, bo ja wiem wszystko, co to jest. To jest wszystko gówno, sztylet to jest klucz, a krople to jest to, co dowiedziałem się od tego gościa. I to jest ten, jak się nazywa? No, te krople sprawdź, bo jeżeli to nie jest to, by sprawdzić, mamy dwie fiolki i teraz jedna z tych fiolek to będzie lecznicza, a druga to nie, bo znaleźliśmy teraz dwie, więc masz, no właśnie, sprawdź te krople, bo to jest ważniejsze. Ale pod względem jak? Jeżeli mamy krople, jedne krople będą leczyć. Okay. No i będziemy mieli tam, będą mocno leczyć, nie? Kurwa, fuj, mocne rzeczy. Więc daję Witoldowi od razu te krople, żeby sprawdził, a ja i resztę biorę. No, bo to pierdolę po prostu. Czyli rozumiem, że bierzesz i wisiorek, i sztylet? Ja chcę sprawdzić ten wisiorek, zanim on wejdzie. Nie, bierz, mówię ci, weź krople sprawdź, kurwa. Ale spokojnie, no przecież dobra, nic niech sprawdzi, niech sprawdzi sobie wisiorek, jeżeli sobie chce sprawdzić wisiorek. No dobra, niech się sprawdzę. No, plus 20. Tak, na plus 20. Nic nie wyczuwasz. Understandable, have a great day. Dobra. No właśnie, teraz chcę krople. No. Dobra, i te krople, no to mamy sprawdzić, no to też chcę sprawdzić pod względem magicznym najpierw. No to próbuj. Na plus 20. Really, nigga? Przerzucę. Wow. Krople wydają ci się być jakimś potężnym artefaktem, natomiast nie wyczuwasz w nich zbyt silnych odcieni fioletu. A jestem w stanie wyczuć, jakie inne kolory tam widzę? No jakbyś był innym kolegiem, to bym ci pozwolił. No ale to ja się wyczulam na dany zestaw. Nie interesuje, co ty sądzisz na ten temat. Ja ci powiedziałem, że ten wyczuwasz tego. Czyli może na pewno nas to nie zabije. Dobra, a ja ci powiem tak. No to są krople lecznicze, no nie mogą wręcz przeciwnie nas uleczą. A teraz no to... tak, no to ja dobra, weź te dwie rzeczy, a sztylet, sprawdź sztylet, bo jeżeli sztylet dobrze, będzie, to... wezmę, to patrzę sztylet. Ale podnosisz go? Nie, magicznie. A, magicznie. No to dajesz. No to dałem. Plus 2. Próbujesz skupić się na sztylecie. Tak silnego zakrzywienia wiatrów magii, jeżeli chodzi o przedmiot, dawno nie widziałeś.
W momencie, gdy zaczynasz wczuwać się w jakby w, używasz swoich zmysłów do wykrycia tego, zauważasz także napis na sztylecie. Co tam pisze? Czytasz? No nie na głos. Mi voca zvin Morgotha la sanga estu sango. Czyli to tak jakby był jakiś czar, tak? Nie wiesz co znaczą, nie wiesz co znaczą te słowa, ale masz wrażenie, że lepiej ich na głos nie czytać. Czy teoretycznie gdybyśmy... Ej, to jest jakiś demoniczny przedmiot. Witold, no co? Czy gdyby tak teoretycznie wziąć go w worek? Przez worek. I tak będzie, w rękę, no worek. I tak będzie oddziaływał na... Dobra, to nie, to weź te dwie rzeczy, ty sobie, żeby zapisz je sobie. A... Siorek, tak. Tak. I te krople. Bo krople, ty będziesz mi zarządzać, bo to tak. Już mam kurwa kleryka, to ty będziesz mi... Ile tych kropli jest, tak? 10. To wszystko zależy, wiesz, jak będziesz dawkował, no ale tam jest 10-15 kropli, tak? 10 dawek, powiedzmy, jest, tak? 10 na pewno powinno wystarczyć. Okay. Czemu jesteśmy odwróceni? Co jest? Kto tam nie odwrócił? Wychodzimy, panowie. Jakby. No bo już nic nie chujemy. No ja tego styletu bym nie dotykał generalnie. Nie, nie dotykamy go. Zatem jak możemy, no to teraz to wychodzimy już stąd. No już wszystko zmapowaliśmy tak naprawdę. Nie, no jeszcze to... O! Jest na droga. No dobra, no idziemy, panowie. Gdzie nie sprawdziliśmy? O. Tej śmierdzącej. Nie. A, no to ja mam spróbować, proszę bardzo. Poczekajcie sekundę. Mhm. Trzeba to całe gówno zmapować. Za to nam płacą w końcu. Widzicie, to był dobry pomysł, żebyśmy tutaj przyszli. Mamy krople leczące, pieniądze kurwa będziemy mieli na wyprawę. Tylko jak już stąd wyjdziemy, to teraz do Talapheimu idziemy, nie? I po Talapheimie dopiero będziemy iść do, że tak powiem, no. Na wyspę tam, nie? Dobra, już. Sorry. No bo tam rodzinę wysłaliśmy Janusa. No właśnie, no, trzeba tam sprawdzić, co się tam dzieje. A ja jeszcze do biblioteki muszę dużo rzeczy sprawdzić. I ja, na Janus, w prawo idziemy, tak? Teraz? Nie, do góry. Do góry. No to idziemy. Czemu nie obróciło? Ktoś cię obrócił, no. To wiesz. Dobra. No. No i ewidentnie coraz bardziej śmierdzi rozkładającymi się zwłokami. Jans, idź. Kurwa. Zakręt. A jak jest zakręt po niemiecku? O! Co to kurwa jest? Ciało. Gdzie? Ciało. Widzisz, Janus, jakieś ciało człowieka, który jest rozszlachtowane. Tak jakby coś odgryzło połowę tego człowieka, który tam leży. Delicious. Idziemy dalej? Idziemy dalej. O kurwa. Widzisz kolejne zwłoki, które są tak samo zmasakrowane. Pełno na ziemi jest krwi. Witold, może byś zaczął czy channelingować sobie trochę?
Co, wybuch? Tak. Pewnie, mogę. Tak. No. Zamiast zanim wejdziemy, to już zaczynasz channelingować, co? Ciało. Już mam nazbieraną energię. Ja chcę sprawdzić to ciało tutaj. To jest nim. Tylko... Nazbierana energia, dobra. No. Sorry, jeszcze raz. Co ja zrobiłem? Coś zostało przy mnie. Ja zchannelingowałem energię. Widzisz, znaczy podchodzisz pod te zwłoki. Widzisz, że zwłoki są pokryte jakąś mazią. Skóra ofiary została wypalona czymś. Zbroja w znacznej części jest przeżarta. Coś wygięło, także jego miecz tego. Nie jesteś znaleźć w stanie nic cennego w takim znaczeniu, żeby nie było zniszczone. Nawet monety są, bo znajdujesz, powiedzmy, sakiewkę, w której jest z 10 szylingów, tylko te szylingi, mimo że nie powinny, to jednak są pokryte czymś w rodzaju rdzy. Dobra, ja sobie przeładowałem strzelbę, jakby co? U tego na dole tak samo pewnie. Tak, to jest generalnie wszystko, tylko te zwłoki są. To nie jest tak, jakby ktoś zginął odciął od topora, tylko część zwłok w ogóle jest zjedzonych w połowie. Każdy z zabitych jest zmasakrowany. A tu co? To jest golem jakiś? To jest. Nie, tutaj są wszędzie zwłoki i krew. A, to są zwłoki. Tak. Idziemy w dół. Widzicie ogromne, raczej betonowe, ogromne drzwi szklane. Skalne, przepraszam. Dobra, to są drzwi, których no, nie chcemy przychodzić, tak? No. Dobra. Są pewnie połączone z tamtymi, to jest pewnie to samo pomieszczenie. Duży skarbiec z potworem w środku, który rozpierdala wszystko. Zapiszcie to tam, Michał, zapisz ten potwór w środku. Skarbiec. Dobra, coś chcecie jeszcze tutaj robić? Wychodzimy stąd. Rozmapowaliśmy wszystko. Dobra.